Ось наша славна Україна зажурилася. Така дуже організація Parasol Communities Army of Ukraine, яка на просьбі армії української організує такі глобальні акції. Дійшіша акція є понад 120 панствах. Кожне дуже демократичне панство і місто організує протести. Тим разом є хасло «Light will win over darkness», чи «Світло звичайно над чимнощо». І для того такі хасла можемо за мами побачити на плакатах прикладово. Для того спіткались ми о 15, щоб ще було світло. Дійсно, для того теж вечором відпалимо літарки в барвах українських, щоб ще раз показати, що світло звичайно над чимнощо. То не є перший протест в Катовіцах. З організованих, прикладово, День Неподлеглості, тут був День оборонців України. Україна! Jestem за Україну, chcę, żeby była wolna i życzę jej tego najlepiej, jak tylko mogę. Jak patrzę na nich, to mi ich żal, ja bym im serce oddała. Jak się ma za mało pieniędzy, za mało, żeby żyć, za dużo, żeby umrzeć. Oni w tej chwili są w podobnej sytuacji. Za mało, żeby zwyciężyć, za dużo, żeby się poddać. Trzeba im dać tyle, żeby z tym skończyć raz na zawsze. Tak jak Biden powiedział, w tym roku. Bo jak przeciągniemy na przyszły rok, to tamto zgnije do imentu. Już nie będzie ani w te, ani we w te i oni też w końcu stracą ducha. Bo to jest tak samo ważne dla nas. No tak. Chyba coraz więcej ludzi to rozumie, że wolna Ukraina powoduje też to, że my jesteśmy spokojniejsi, że mamy też jakiś bufor ze wschodu. A poza tym to jest duży kraj, który stwierdził, ludzie, naród, prezydent, całe społeczeństwo stwierdziło, że można być z Polakami razem.